Gdańskiej podczas 11 ogólnopolskiego spływu kajakowego szlakiem rzeki Wisłok. Organizatorem spływu jest Fundacja Kajakowa Tauchaj GWK. Witam tu pana prezesa Dawida Marka, który bardzo nas jest sprzętem. Witam pod kierownictwem dyrektora pana Marka Armaty, który witam serdecznie. Polski Związek Kajakowy. Spół organizatorami spływu są Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylu, Ochotnicza Straż Pożarna we Frysztaku, NSZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, Gminny Ośrodek Kultury Wiśniowej, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki Wiśniowej, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie. Współorganizatorem strzelania, które odbędzie się po dopłynięciu do Fryszaka, będzie wyjazd na strzelnicę, jest Klub Strzelecki LOK w Krośnie. W ubiegłym tygodniu z okazji ogólnopolskiego spływu odbyła się akcja krwiodawstwa, która była organizowana wspólnie z strażackim klubem HDK w OSP Gogołów. Patron nad honorowy nad dzisiejszą imprezą objął gospodarz tego obiektu, wójt gminy Wojaszówka, pan Sławomir Stepański, który jest wojaszówka. Witam serdecznie panią dyrektor szkoły podstawowej, w której tutaj gościmy, panią Jolantę Mikus. Kolejny patronat objął starosta szczyrowski, pan Bogdan Żubura, wójt gminy Frysztak, pan Jan Ziarnik, wójt gminy Wiśniowa, pan Marcin Kut, burmistrz gminy i miasta Wiśniowa, pan Waldemar Góra, przewodniczący NSZ Krzysztof Filip oraz komendant miejski policji w Krośnie, inspektor Leszek Buryła. Witam również serdecznie pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, pana Mariusza Prawiego, który już po raz kolejny zaszczycił nas swoją obecnością. Partnerzy, którzy bez nich ta impreza w dniu dzisiejszym się nie odbyła, są to Stowarzyszenie Polska Ekologia, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Sklep Komputerowy Omega Krosno, Klub Strzelecki LOK w Krośnie, Spółka Dolina Wisłoka, firma Invento, Nadleśnictwo Cisna, Stara Wędzarnia we Frysztaku, Sklep Zielony Koszyk. Restauracja i hotel pod Herzami w Pułankach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, Winnica Sztukówka, Fundacja Młodych Talentów Morgan, firma Permar, instalacje sanitarne, Agencja Klawis, Styl Art.com. Patronat medialny nad dzisiejszym spływem objął Krosno 112, TVP Rzeszów i TVP Południe, Radio SK, Frysztak 24 i Supernowa. Komitet organizacyjny, który bez niego ciężko by było to przeprowadzić. Wicekomandant do spraw logistyki mediów, pan Marek Armata. Wicekomandor Mariusz Sikora. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest Dawid Marek. Sędziowy pomocniczy Andrzej Waloń, Bartosz Waloń. Przewodnicząca biura Dominika Guzy. Ewa Głowa. Paulina Bloch. Marta Kolonica. Marta jest uciekła. Pilotem początkowym jest Ewa Ościłowicz. Tej pani nie wolno wyprzedzać, że na pewno się nie da pewno wyprzedzić, ale tak mamy płynąć, żeby za nią dopłynąć wszyscy.
Pilotem końcowym jest Piotr Łatka. Marcin Wołtański. Kierowcą i kwatermistrzem Rafał Małek. Nad bezpieczeństwem na wodzie będą czuwali instruktorzy z Fundacji Tauchaj GDK. Serdeczne podziękowania również kierujemy do koła gospodyń z Bratkówki, które panie przygotowali nam dzisiejszy poczęstunek. Celem dzisiejszej imprezy jest promowanie turystyki kajakowej jako aktywnej formy wypoczynku i rekreacji. Jak również, tak wspomniałem na początku, odbędzie się wyścig w kategorii T1 kobiet i T1 mężczyzn oraz T2 kobiet, T2 mężczyzn i w kategorii T2 miksy. Szczegóły później przedstawi tutaj sędzia główny Dawid Marek. Nagrodą główną w kategorii drużynowej jest kajak jednoosobowy ufundowany przez firmę Omega z Krosna. Teraz poproszę sędziego głównego dzisiejszych zawodów, Dawida Marka, o przedstawienie szczegółów regulaminu. Słuchajcie, co do wyścigu, będzie on polegał na tym, że kategorie, które Arek wymienił, T1K, T1M, dwójki oraz miksty w Łączkach Jagiellońskich, to jest ostatni most przed metą, są powbijane takie znaki start do wyścigu. Tam będzie stał sędzia Andrzej Waloń i co minutę będzie puszczał kajak. Proszę sędziemu Andrzejowi podawać te numerki, które dostaliście na starcie, na weryfikacji. Podawać numer zaznaczony, jeśli chodzi o kajaki dwuosobowe. Długość tego wyścigu to jest 8 km. Dlaczego tak długo? Dlatego, że po prostu woda płynie. Wczoraj sam w tej wodzie byłem, więc wiem, że woda rwie. Naprawdę dawno takiej wody nie było. Także wyścig będzie bardzo szybki, na pewno, także dlatego pozwoliłem sobie go wydłużyć. Meta zaś tego wyścigu będzie na zakolu już przed metą. Nie tak jak zawsze było, że już tam, gdzie wychodzimy, tylko jak będziemy po prostu taki zakolek odchodzić, później jakieś chyba 100 metrów, 50 metrów zostaje do... 50 metrów zostaje do mety pierwszego etapu. Tam też jest znak wbity, koniec wyścigu. Ja tam będę siedział i będę spisywał wasz numer. Także życzę powodzenia. Teraz oddam głos naszemu wójtowi, który nas tutaj zawsze wspiera. Słuchajcie kochani, ja króciutko z jednej strony skorzystam, tylko rzeczywiście powitam was tutaj elegancko, eleganckich organizatorów, uczestników. Wspaniały dziś dzień, 1 października 2022. No cudowna pogoda nam się udała i ta woda, to naprawdę jest cud, bo przecież na tym Wisłoku naszym kochanym takiego niskiego poziomu wody, jaki mieliśmy w tym roku, nikt nie pamięta, nawet najstarsi górale. Było tak niziutko jeszcze w sierpniu, we wrześniu, teraz dzięki Bogu delikatnie trzeci tydzień podlewa i niech tak podlewa, bo wody ludziom brakuje. A wam, żeby nie brakło zdrowia i miłości, energii, radości do tego, żebyście sobie całe życie pływali, przyrodę obserwowali, ludziom pomagali i dobrze byli, dobrze się czuli i 100 lat żyli w zdrowiu i miłości. Dziękuję za to, że 11 raz tutaj u nas w pięknej gminie Wojaszówka przy tym cudownym dworze, gdzie tutaj od kilkuset lat krzewiono piękną kulturę, ideę polskości, ideę szlachetności człowieka dla człowieka. Dlatego fajnie, że startujecie stąd po raz kolejny. Myślę, że będziemy tutaj niejedno jeszcze raz startować do końca świata, dwa dni dłużej, no nie chłopy. Komandor dzisiaj elegancko i prezes nas to powie. Więc nawiązując do kolejnej idei, słuchajcie kochani, bo miałem być krótko. Była zbiórka krwi, więc dziś mam dosłownie kilka koszulek. Oddaję krew, bo kocham Polskę. My tutaj taką akcję mamy z samorządowcami, jestem inicjatorem, kilkanaście lat już oddajemy krew na wakacjach. I wójt musi dawać przykład, żeby ta krew popłynęła, dobra krew do ludzi, którzy potrzebują. A wy tutaj też żeście w ramach tej akcji oddawali. Więc mam trzy koszulki. Jedną do tego gościa, co to dzisiaj jest komandorem spływu. Proszę bardzo. I tutaj mam jeszcze dwie koszulki dla tych dwóch gości, którzy od wielu lat przelewają krew i potu dużo, żeby te piękne spływy mogły się odbywać. Dobrze, życzę też wszystkiego dobrego.
Dziękuję, udanego dnia i do zobaczenia za rok. Ja z wami popłynę kawałeczek tam w dół, a potem muszę wracać, bo mam dużo roboty dzisiaj. Także wszystkiego dobrego. Dajmy teraz głos dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ryszaku, Markowi Armacie. Dzień dobry, słuchajcie, ja naprawdę bardzo krótko. Cieszę się, że widzę was kolejny raz, w zasadzie to 11. I nie wiem, czy zabrzmi to dobrze, ale chciałem tylko powiedzieć, spływajcie. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze. Mam teraz takie małe upominek, podziękowania w związku z tym, że pana wójta nie będzie dniu jutrzejszym na zakończeniu. Chcieliśmy dzisiaj wręczyć malutki upominek, podziękowania za wkład w rozwój turystyki i popularyzacji turystyki kajakowej na szlaku rzeki Wisło, za 11 lat współpracy i następne kolejne, nie tylko 11, ale dużo więcej. Dziękuję bardzo. Elegancko. Zapłata oraz zaangażowanie w rozwój popularyzacji turystyki kajakowej. 11 spływ. Pięknie. Kochani, chciałem podziękować w imieniu zarządu Fundacji Touhaj GDK za 10-letnie komandorowanie, bo jak zauważyliście, że zmieniła się władza na Wisłoku, na 11 Wisłoku. Komandorem jest Arek, sekretariat ogarnia Dominika, także odmładzamy, my starzy już odchodzimy do lamusa, ale za te 10 lat, za rozkręcenie tej imprezy chcieliśmy szczególnie podziękować Dawidowi, bo mu zawdzięczamy promocję. Dziękujemy ci bardzo. Brawo! Niech żyje! Niech żyje! Jedenasty ogólnopolski spływ kajakowy uważam za otwarty i zapraszam wszystkich na rzekę.